Szanowanko, dzisiaj w serii Spełniamy Marzenia w ruderze na wygwizdzie Atlas. Do ćwiczeń kosztował z przesyłką 2000. Ma kilka stanowisk, teoretycznie wszystko na nim da się zrobić. Jest prasa do nóg, stanowisko do brzuszków, steperek, poręcze, na których można robić pompki na poręczach albo wyprosty nóg. Jak widać, służy też za wieszak na ubrania. To jest taka docelowa funkcja każdej domowej siłowni. Z tej strony mamy jeszcze stanowisko do klaty, wyciąg górny, modlitewnik, wyciąg dolny. W zestawie był jeszcze taki gryf. Wizualnie prezentuje się ładnie, natomiast ma kilka wad. Przy takich fabrycznych nastawach, jakie są, stosik na razie wisi w powietrzu. Nawet jak się tutaj doda na linkach jakiś tam karabinczyk, żeby on sobie nie wisiał, to i tak pojawia się luz na tym elemencie, jak się ćwiczy klatkę. Zawsze jest trochę luzu, a nawet jak sobie człowiek normalnie na tym siądzie, to i tak nie zaczyna z takiej pozycji blisko klatki, tylko już z pewnym oddaleniem. Do tego dodamy luz wstępny i już się robi, że w praktyce klatkę się ćwiczy tak gdzieś w połowie zakresu. Dlatego będę musiał to zmodyfikować. Tutaj sobie dam tulejki dystansujące, żeby ta ławeczka była bardziej w tą stronę i wtedy te wady zostaną zniwelowane. Ale ogólnie chciałem zawsze mieć siłkę w swojej chacie, no i marzenie, jak widać, zostało spełnione. Także więcej filmików nadchodzi. Pozdrawiam. Cześć.